Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym patchu z Deforesta patch 071. Kolejne bądź co bądź ciekawe zmiany oraz urozmaicenia w craftingu. Zacznijmy od nowego łuku i nowych strzał. Dodano właśnie nowe strzały. Nie wiem tylko gdzie one są, bo tutaj mam te strzały normalne. Czekajcie, nie ten łuk. Wezmę sobie ten nowoczesny. I normalnie na L zmieniamy sobie i zadają one większe obrażenia. Właśnie pozbyłem się tej strzały, fajnie wiedzieć. Więc no tutaj... Nie, dobra, nie mam pojęcia jak one są, nie mam pojęcia... Powinny się tutaj gdzieś pokazać, ale ich nie ma. Dobra, jesteśmy przy ekwipunku. Kolejna zmiana. Każdą rzecz, którą możemy zjeść, wypić, ma właśnie napisane ile kalorii nam to da. Tutaj widzimy soda 200, alkohol 200, batonik 400. Mięsa dają od 600 do 800. Z tego co widziałem, jak widzicie, żadnego zwierzę nie mam tutaj, niestety. I tak, teraz te zwykłe małe kamyczki możemy podnosić, zbierać i przechowywać w swoim ekwipunku. Nie mam pojęcia, jaki jest maksymalna wartość. Może gdzieś pewnie podczas montażu wam napiszę, będziecie gdzieś to mieli po prostu. I dobra, jak widzicie, koło alkoholu jest nowa taśma, którą możemy znaleźć w jaskiniach, w skrzynkach oraz no po prostu w świecie. Tam koło kotwicy jest na pewno jedna taśma, ja ją znalazłem tutaj w skrzynce po drodze. I tak, tą taśmę potrzebujemy, żeby właśnie skraftować bombę. Widzimy, dopiero teraz możemy skraftować bombę. I kontynuując tutaj crafting, możemy rzucić tutaj więcej rzeczy, które normalnie są potrzebne. Je potem możemy po prostu normalnie zdjąć. Dobra, ale póki co nie chcę kraftować bomby, gdyż dodano procent, które też się zwiąże z tymi małymi kamykami, ponieważ ona używa tych małych kamieni jako właśnie amunicji. Bierzemy tak, jedną taśmę. Z tego co pamiętam, patyk, nie linę, szmatkę i mamy proce. Proszę bardzo, proca. Fajnie to w sumie wygląda, jakieś urozmaicenie w sumie. Dobrze, że ją dodali, bo chyba parę osób nawet jakby domagało się jakby tutaj proce. O! Flary sobie przeładuję na szybko. Tak. I... Aha, teraz trzeba pojedynczo. No, widzicie kolejną rzecz, żeście się dowiedzieli, że teraz flary przeładujemy pojedynczo. Jak widzicie... 10 strzał dodatkowo. O, dobra, tutaj już widać ich tekstury, przynajmniej... Przynajmniej ja je widzę, nie wiem jak tam wy. Jak to będziecie widzieli na materiale. A, i tak samo grzybki mają kaloryczność. Okej, teraz potwierdzenie tego co mówiłem, te taśmy możemy znaleźć sobie w skrzynkach oraz w tym namiocie koło kotwicy. Znaczy, tak, jeszcze 10 do mojej, maksymalnie pewnie to widzieliście, ale ja teraz zapowiadam i idę zobaczyć, czy przypadkiem w głównej wiosce kanibali nie ma tej taśmy. Bo nie ukrywam, opieranie swoich zasobów tej taśmy na skrzynkach nie byłoby zbyt mądre, więc widzimy, słyszymy się za chwilę. Okej, dodano nowy worek na właśnie amunicję do procy, jedna skóra królika, jedna lina i mamy właśnie oto tutaj magazynek taki mały. Pewnie przy montażu też wam, napiszę ile kamyków jest przy z tym woreczkiem i bez, chociaż bez to już chyba nawet widzieliście, więc dobra. A i z tego co jeszcze twórcy pisali, zaprezentowano wersję gry na PlayStation 4 oraz tam wiadomo poprawiono błędy, wydajność i multi. Wiem, że z tego co tam wyczytałem, to czasami nie dawało się złowić ryby włócznią, to naprawili oraz tam parę innych rzeczy. Ja tutaj słyszę 1500 głosów i teraz nie wiem który jest który. Myślę, że cały czas ktoś ze mną jest, a nikogo nie ma. Dobra.
tak, w głównej wiosce nie znalazłem żadnych tasiem. Tasiem dobrze chyba powiedziałem. Ale za to znalazłem je tutaj koło Model X. Jedna, druga, tylko dwie. Więc teraz z tymi bombami będzie trzeba racjonalnie ich używać, jeżeli chodzi o ilość. Oraz znalazłem kolejne nowoczesne strzały, te strzały te nowe, no, jak zwał, tak zwał, w sztukach w ilości 15, czyli teoretycznie, no, znaczy, no praktycznie już zdobywanie strzał nie jest jakoś mega ciężkie. I tak, póki co dwa miejsca, jeżeli chodzi o te taśmy, właśnie tutaj Modern X i namiot przy kotwicy. I z tych zmian ciekawszych z tym patch, to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, to będą łapka i tak dalej. Możecie zostawić. Pod wszystkimi innymi patchami też zostawiliście ich dużo, gdzieś będziecie mieli screeny. Więc dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia. Na razie.